na sztywno, nie? No właśnie, moi drodzy widzowie, bo ja już włączyłem nagrywanie i tak się zastanawialiśmy, jak zacząć to nagranie. A moja rozmówczyni, Driada Lironka, powiedziała, niech będzie wesoło. No to jest wesoło. No dokładnie, dokładnie. Witam cię, Beata. Witam ciebie, Zygmunt. Dziękuję ci serdecznie za zaproszenie, mój przyjacielu. Dziękuję. Witam moją przyjaciółkę. Mogliśmy się w końcu usłyszeć na żywo, już wcześniej sobie trochę porozmawialiśmy. Więc trochę mam mniej stresu, chociaż jakiś stres jeszcze jest, bo to jest takie pierwsze moje nagranie dla widzów twoich i pewnie moich też, bo tutaj mamy wspólnych widzów. Ale no też myślę, że wiesz co, razem z nami stresują się też widzowie, bo nie widzą cię jeszcze, ale ja tutaj muszę dwa słowa wyjaśnienia. Beata w swoim laptopie nie ma kamery, więc na razie jesteśmy, słyszymy się i mówimy do siebie. My się już trochę znamy. Na razie bez wizji. Bez wizji. Moi drodzy, przypomnę tym wszystkim, którzy już oglądali treści Beaty u mnie na kanale, bo czytałem całą serię o archontach. Przecudowne teksty. Wiem, że te teksty odniosły, no, chciałem powiedzieć, duży sukces, ale to nie chodzi o sukces. Rozlały się szerokim echem. Wielu z was pisało do mnie, mieliście konkretne pytania i tak dalej, i tak dalej. I ja odsyłałem was też do treści Beaty. Beata, u ciebie na ścieżki Driady 19. Ty masz też drugą stronę. O to cię za chwilę też zapytam. Ale dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, nie znają Beaty, nie słyszeli tych przesłań z tej serii, to odsyłam do tych odcinków zarówno u mnie na kanale, jak i na kanale Beaty, bo kanał Beaty funkcjonuje już od jakiegoś czasu. Ty tam czytasz te swoje teksty. Tak, tak. Ja wcześniej, tak naprawdę kanał na YouTubie mam już długo, tylko swoje teksty zaczęłam czytać dopiero od niedawna. No, pewnie ty też mnie zainspirowałeś i stwierdziłam, że no może jako autor też powinnam je przeczytać. Zresztą moi czytelnicy też mnie o to prosili. No i tak zaczęłam czytać, a wcześniej, wiele lat wcześniej tłumaczyłam pewne wywiady ważne, uważałam, że są ważne, tak, dla nas przebudzonych, a nie były znane bliższej tutaj publiczności, to były głównie wywiady z George'em Kavasilasem. Tak. I myślę, że też jest znany części przynajmniej przebudzonym, tak, u nas w Polsce, ale pewnie też jest trochę mniej znany i dlatego właśnie zaczęłam tłumaczyć, tak? Aha. Te teksty z George'em Kavasilasem ciągle są obecne u ciebie na tak, twojej stronie internetowej, prawda? Tak, tak. Są, można przeczytać. Wejść na moją stronę ścieżkadriady.19.pl. Mhm. Czy ta druga strona jeszcze funkcjonuje? Znaczy tak, ta druga strona, to pewnie mówisz o nowej świadomości, to nie jest moja strona, tylko ja tam gościnnie na niej pisałam i w ogóle pierwsze artykuły, jakie ja napisałam, to były na stronę projektu Infinitus. To była pierwsza strona, taka, można powiedzieć, większa o duchowości, wiele lat temu stworzona przez mojego znajomego i tam powstały te pierwsze teksty, a później ona została przekształcona w tą stronę Nowa Świadomość, ale nie jest to moja strona, ale te teksty na niej dalej pozostają. Ja po prostu przeniosłam moje teksty na moją osobistą stronę Ścieżka Driady, tak więc... No to zapraszamy. Moi drodzy, będzie... Tak, to jest moja strona. Będą linki pod spodem, ścieżkadriady.19.pl, ale linki będą pod spodem, więc ja zachęcam, żebyście tam poszli i zobaczyli. Tak, tak. Będzie też adres do kanału. No a teraz, słuchaj, wsiądźmy do tej łodzi i popłyniemy, czyli darzy się Polsce. Ty napisałaś bardzo ciekawy tekst i wysłałaś go do mnie. Mhm. Jak ja go przeczytałem, to od razu wiedziałem, że nie, to tak nie może być. To musi być spotkanie z tobą. Musimy się spotkać i musimy o tym powiedzieć. Tak, tak, w końcu do tego doszło, jakoś się tam trochę opierałam, ale stwierdziłam, no nie, no, skoro Zygi mnie zaprasza, no to znaczy, że to już jest znak od mojej duszy, nie mogę się tutaj wymigać, muszę przyjść, no i jestem. Wiecie co, my przeczytamy ten tekst, to znaczy Beata go przeczyta, bo to jest bardzo ważny tekst. Przygotowała go Beata specjalnie, bo poczuła, tak? Ale też jest taki okres, kiedy warto o takich treściach, o których będziemy mówić, ciągle przypominać, bo już niedługo, a wy obejrzycie to właśnie 11 listopada, Święto Niepodległości Polski. Beata, zechcesz przeczytać przynajmniej część tego tekstu? Tak, tak. Na razie przeczytam część i możemy pokrótce omówić go, tak? Ten fragment, bo też
Bo myślę, że to jest trochę za długi tekst, żeby tak po prostu go przeczytać Będzie i monotonnie. zapomnieć w trakcie. Tak, dobrze. Więc do pewnego momentu przeczytam. Kochani, zapewne wiecie, jak ogromną rolę odgrywają nasze myśli i to, co wypowiadamy na co dzień w kształtowaniu naszej rzeczywistości. Idąc w tę stronę, chciałabym zapoczątkować akcję wspierającą nasz kochany kraj, Polskę, w jak najlepsze myśli, emocje i zdanie na nasz własny temat jako Polaków. Pracując z wami na sesjach, często spotykam się z negatywnymi przekonaniami na temat naszego kraju. To głównie z tego powodu wiele osób wybiera życie za granicą. Jest to duży problem, bo kiedy dowiadujemy się, jak mocno zakorzenione są programy, możemy zrozumieć, dlaczego nasz kraj tak długo pozostawał zablokowany na lepsze, sprzyjające nam energie. Jeśli większa część społeczeństwa wyraża się nieprzychylnie o swoim kraju i więcej narzeka niż docenia to, co ma i kim jest, wtedy cały kraj pokryty jest negatywną siatką energetyczną, złożoną z tych właśnie przeważających ciężkich wibracyjnie przekonań. Stanowi to poważną blokadę dla naszego rozwoju duchowego i materialnego. Tego też oczekują od nas kontrolerzy Matrixa, archonty. Im więcej ludzi będzie nienawidzić, narzekać i obrażać nasz kraj, tym dłużej będziemy pozostawać w ich niewoli jako naród oraz pojedyncze jednostki. Dlatego zróbmy im na przekór. Świadomie i z pełną świadomością tego, co robimy, zacznijmy głównie pielęgnować te rzeczy, które najbardziej cenimy w nas jako narodzie oraz wychwalajmy to, za co kochamy i cenimy Polskę. Myślmy o nas dobrze i mówmy o nas dobrze. Zawsze na przekór trudnościom i wyzwaniom dostrzegajmy to, co w nas najlepsze. Kiedy spotkamy kogoś, kto odbiega od tych pozytywnych cech, natychmiast przypomnijmy sobie innego Polaka, który był dla nas serdecznym rodakiem i przyjacielem. Niech to on będzie dla nas wzorcem polskości. Nie zostawiajmy siebie nigdy w przeświadczeniu, że jeśli jakiś Polak zachował się źle, to jest to typowa polska cecha. No. Skończmy z tym ciągłym narzekaniem i podtrzymywaniem naszego negatywnego obrazu. Z mojej pracy i doświadczenia w pracy z podświadomością wynika, że im więcej posiadasz pozytywnych programów na temat ludzi, tym więcej właśnie takich ludzi przyciągasz i tym więcej pozytywnych doświadczeń kreujesz. Spróbuj, a sam się przekonasz. I tutaj może właśnie na chwilę przerwę, bo myślę, że to jest dobrze, żeśmy o tym porozmawiali chwilę, Zygi. Tak. Dla mnie w ogóle tak, tą akcję stworzyłam też jako mój osobisty sprzeciw przeciwko dalszej manipulacji umysłami Polaków. Ja zauważam po prostu już od wielu lat, że naprawdę te siły, które rządzą tym Matrixem, od dawna, dawna naprawdę nam umniejszają. Nam jako narodowi, nam jako Sławianom. I jest to, uważam, celowo robione. Bo nie wiem, czy zauważyłeś to, ale jakie typowe polskie cechy nam, że tak powiem, Uwypuklają. tak, to znaczy uwypuklają, nie powiedział uwypuklają, oni po prostu nam je jakby tak przypisali, a ja uważam, że to jest nieprawda, że to jest fałsz, że to w ogóle nie ma to nic wspólnego ze Sławianami, naszym No właśnie, dziedzictwem. wiesz co, to może zabawmy się. Chcesz powiedzieć o tych negatywnych, czy powiemy o tych Tak, pozytywnych? O... mogę powiedzieć. No wiadomo, Dobra. najpierw pokażmy, jak nami manipulują, tak? No zazwyczaj Dobrze. takie cechy, można powiedzieć, przypisują Polakom jak zazdrość, zawiść, poczucie bycia gorszym i kłótliwość. Ja widzę głównie te cechy. I Smutek jeszcze. Pokazują, że jesteśmy. możliwe, że smutek też, tak? I to jest dla mnie totalna nieprawda i ja zawsze temu przeciwdziałałam. Powiem ci, że już od dziecka po prostu nie zgadzałam się na to i bardzo mocno też to widziałam. A, o właśnie, przypomina mi się taki film. Na pewno pamiętasz film Wszyscy jesteśmy Chrystusami. O tak. Tam naprawdę to, mi się wydaje, że to był taki przełomowy film, wyprodukowany też celowo, żeby w Polakach takie coś jeszcze mocniej zakorzenić, tak? Jako niby nasze narodowe cechy. Ten film dla mnie, jak go obejrzałam, był okropny. I okropnie, ja się totalnie z nim nie zgadzam. I też od tamtego momentu zauważyłam, że wielu ludzi wyjechało za granicę, wielu Polaków, i tam za granicą dopiero co się działo. Na pewno też słyszałeś, głównie od Polaków w Anglii się słyszało, jak tam Polacy Polaków nienawidzili, jak jedni na drugich gadali, jak jedni Słyszałem, drugim tak. robili jakieś złe rzeczy. I to się tak utarło. I pamiętam wtedy mój mąż też był za granicą i już słyszałam o tych rzeczach, i ja zaczęłam jemu mówić, że nie zgadzaj się na to, tak? Nie zgadzaj się na to, pokazuj, że przecież zobacz, wasza własna grupa znajomych, przyjaciół, którzy tam są, to wy jesteście dla siebie tymi wzorcami. Przecież wy się wspieracie, wy sobie pomagacie, wy możecie na siebie liczyć. A to, że jeden gdzieś tam się jakiś pojawił, który zachował się niegodnie, tak, Polaka, to nie znaczy, że to jest nasza typowa polska cecha. To wszystko znowu była manipulacja
i takie wzmacnianie w nas tych najgorszych cech, taka typowa manipulacja, żeby ludzie umacniali w sobie tylko te negatywne cechy i tak o sobie mówili. I Polacy naprawdę dali się na to złapać, zauważyłam. I to wszystko stało się po wojnie, po tym, jak ten PRL się niby skończył i zaczęło wtedy taki być bardzo mocno nachalny to wszystko, żeby patrzeć na Polskę i na Polaków jako na coś gorszego. Tak, ja się z tym nie zgadzałam. I też między innymi ten apel też jest moim osobistym sprzeciwem, aby zakończyć w końcu to, bo to jest coś, co nam umniejsza, co w ogóle nie zgadza się z dziedzictwem naszych przodków. Naszymi przodkami są Sławianie i to jest po prostu ród, który za wszelką cenę miłował sławę. I tutaj niósł sławę i miłował sławę. Tak. Ta sława to nie było coś takiego, co teraz słyszymy, że to jest popularność i tak dalej. Wiadomo, jak ta sława teraz wygląda. Dla naszych przodków sława to było coś chwalebnego, to były czyny, tak? To przede wszystkim, żeby zyskać sławę, trzeba było wykazać się chwalebnymi czynami dla całego narodu albo dla społeczności i tą sławę nasi przodkowie wplatali, zauważ, we wszystkie rzeczy. Nawet w imiona, tak? W imiona, w różne słowa, wyrazy. Tak, nie wiem, czy ty znasz moje prawdziwe imię. No właśnie wiedziałam, że to powiesz. Zdzisław, dobrze pamiętam? Zdzisław, tak. Zdzisław, no i ty masz tą sławę w sobie, widzisz? I mój brat Stanisław. No, zobacz, widzisz, to jest prawdziwe słowiańskie imię właśnie. I tutaj jeśli chodzi o Sławian, bo pewnie niektórzy z was zauważyli, dlaczego ja używam słowa Sławianie, a nie Słowianie, bo to jest kolejna manipulacja. Wyjaśnij, to chciałabym tutaj przytoczyć, żebyście się zapoznali po naszym nagraniu z nagraniem na kanale Aleksa Berdowicza, pewnie też go wielu z was zna. Tak. To jest kanał Porozmawiajmy TV i on rok temu nagrał wspaniały też wykład, krótki, 30-minutowy i on się nazywa Ukryta Sława, Narodowy Cień Polaków Sławian. I on tutaj właśnie przytacza książki znowu osobistości, której bardzo mało Polaków jest znana, moim zdaniem, no na pewno też nie znałeś, jak ci powiedziałam. Tak. I to był architekt, profesor Jan Sas-Zubrzycki. I on napisał przynajmniej 3 książki na temat właśnie nazewnictwa i symboli Sławian. I on tam właśnie dementuje to, że nasza prawdziwa nazwa to nie jest Słowianie, że w ogóle w języku polskim aż do pierwszej połowy XIX wieku używało się nazwy Sławianie i ta nazwa pochodzi od słowa sława. I dopiero potem z niewiadomych przyczyn zaczęto nas nazywać Słowianami, a Słowianie no to wiadomo, nazwa prawdopodobnie pochodzi od słowa, gdzie Słowianami mogą być wszyscy. Tak? I to w ogóle ta nazwa nic nie znaczy. I to też było celowe takie energetyczne zagranie, żeby umniejszyć znowu Polakom i żeby, można też powiedzieć, tak ja to czuję, przerwać naszą więź z przodkami. Tak, bo jeśli przerywasz wiedzę o tym słowie samym, tak, to już przerywasz dostęp do tej wiedzy. Dokładnie, dokładnie. I my w ogóle w tym momencie tak jakby straciliśmy te korzenie w jakiś sposób też. Mm-hmm. I tutaj zaraz gdzieś mam zapisane, bo jeszcze bym chciała, żebyście zajrzeli na jeszcze inny kanał. O, tutaj mam. Ten kanał się nazywa z kolei Bez Chaosowania i tam właśnie macie 2 książki przeczytane. Tam są w ogóle screeny z tych książek i autor kanału właśnie czyta te książki. Ja dzisiaj pierwszą godzinę przesłuchałam, byłam bardzo wzruszona. Mówiłam z Gieją przed nagraniem właśnie, jak bardzo mnie poruszyła ta książka, przepięknie napisana i to jest książka właśnie z 1924 roku. I nagrania, jak piszecie sobie na YouTubie, nazywa się Nie Słowianie, a Sławianie. Książka mówiona dr Jan Sas-Zubrzycki. I tam jest właśnie przeczytana książka Sława. I bardzo bym chciała, bardzo bym was w ogóle prosiła, tak, jeśli wam zależy na przywróceniu tego dziedzictwa Sławian, żebyście zapoznali się i z nagraniem Aleksa, które będzie takie wprowadzające, no i tutaj z tym źródłem, tak, czyli właśnie z tą książką Sława. I jeszcze na jego kanale, tutaj kanale Bez Chaosowania, jest 2 książka Bogoznawstwo Sławian. Tam jest też jeszcze więcej tej wiedzy. No i właśnie dla mnie to było ważne, żeby też wam to przekazać tutaj w tym nagraniu. To przyszło też totalnie spontanicznie, bo ja myślałam, że będziemy mówili wyłącznie tylko o tym apelu. I nie, to byłoby... Chciałam czuć takie prowadzenie, że ja muszę... To byłoby za mało. O tak, że to jest bardzo... Ale wiesz co, skoro jesteśmy w tym miejscu, chciałbym ci powiedzieć jedną rzecz. Ja bardzo lubię oglądać audycje
cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski i zamierzają tutaj się albo już się osiedli, albo dopiero się zamierzają osiedlić i mają to zderzenie z naszą kulturą. No bo nasza kultura, trzeba przyznać, jest bardzo homogeniczna. Jest taka, wiesz, spójna, prawda? My wszyscy mamy te kultury. Oczywiście są pewne niuanse, bo na Śląsku to będzie trochę inaczej, na Warmii i Mazurach to będzie trochę inaczej, u Kaszubów jeszcze inaczej, ale w sumie całość jest bardzo homogeniczna, czyli taka spójna. I kiedy obcokrajowcy przyjeżdżają do Polski, to zauważają pewne cechy, których nie ma w ich narodach czy w ich kulturach, ale ja nigdy właśnie nie spotkałem się z tymi cechami negatywnymi, o których ty powiedziałaś. Owszem, mówi się, że na pierwszy rzut oka jesteśmy wycofani, ale zauważ, na pierwszy rzut oka jesteśmy wycofani, tak? Albo na pierwszy rzut oka jesteśmy smutni, prawda? Ale potrafimy się bawić. I potem następują cechy pozytywne, o których ci ludzie mówią. No bo Polacy są tacy pomysłowi. Polacy sobie radzą w każdej sytuacji, która jest trudna, która by była nie do rozwiązania w mojej kulturze, a oni to robią. Więc słuchaj, to porozmawiajmy o tym, pobawmy się. Jakie to powiem fajne, fajne to poczekaj, sprawy. Bo ja to mam też, ja też sobie to wypisałam, żeby nic nam nie umknęło, te cechy, które ja też widzę, ale właśnie jak zahaczyłeś teraz o tych obcokrajowców, to akurat się pokrywa z dalszą częścią tego apelu, tak? Więc przeczytam go chyba do końca. Dobrze. Okazuje się, że od jakiegoś czasu wizerunek naszego kraju na zachodzie zaczął się mocno zmieniać w pozytywną stronę. Obcokrajowcy doceniają nas głównie za bezpieczeństwo w naszym kraju, spokój i kulturę oraz wartości takie jak rodzina i patriotyzm, a także ogólny porządek i czystość na ulicach, w miastach i miasteczkach. Żeby do tego zwrotu doszło, to w nas musiała zajść jakaś pozytywna zmiana i jest to zmiana, którą obserwuję do około 12 lat. Budzimy się do naszego prawdziwego dziedzictwa, dziedzictwa słowiańskiej duszy. Ja dodam też, że oprócz tego, co wyżej, cenię w nas także miłość do zwierząt i szacunek do natury. Znam wielu wspaniałych Polaków, dla których jest to ważne i którzy pomagają potrzebującym zwierzętom oraz samej przyrodzie, na przykład drzewom. A także sobie nawzajem, kiedy przyjdzie taka potrzeba. Przykład, ostatnia pomoc protestującym rolnikom oraz powodzianom. Bardzo cenię sobie te cechy, kiedy obserwuję je w ludziach. W tym zachowaniu wyraża się prawdziwa natura źródła, troska. W tym o mniejszych i słabszych. Według mnie jest to wyraz prawdziwej wewnętrznej duchowej siły. Prawdziwie silny nigdy nie stawia się ponad słabszych, aby dowieść swojej siły, tylko mądrze próbuje pomóc drugiemu dostać się na jego poziom świadomości, bo wie, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni i stanowimy jedność. W Polsce widoczny jest także szacunek do starszych osób, wysoki poziom edukacji w porównaniu do innych krajów oraz ogólna kultura osobista. Popatrzmy też na to, ilu mamy wspaniałych bohaterów przewijających się podczas naszej historii narodowej. Oni mogą służyć nam za przykład i wzór zachowania dla nas i naszych dzieci. Pokazujmy ich sylwetki naszym dzieciom. Uczmy ich, jakie zachowanie jest zacne i dobre, a jakie nie przystoi wartościowemu człowiekowi. Jesteśmy też narodem, który nie daje się tak łatwo manipulować jak pozostałe kraje, które możemy pod tym względem porównać z naszym. Popatrzmy na to, co działo się na Zachodzie w czasie pandemii, a co działo się u nas. Ogromna ilość Polaków nie godziła się na bezpodstawne restrykcje. Wielu z nas maszerowało w marszach antykowidowych i narażało się tym samym walcząc o wolność. To tylko jeden z wielu przykładów. Jako Polacy cenimy sobie wolność i szacunek do naszych przekonań, światopoglądu, a także wiary. Nie zatraćmy tego, to ważne. W obecnych czasach próby samodzielne myślenie oraz dążenie do prawdy, jaka by nie była, jest ogromną wartością i podstawowym narzędziem do walki z archontami. Walka ta nie polega na nienawiści do tych istot, tylko na świadomości tego, kim są i jaką rolę pełnią względem nas. Istot mających wolną wolę, świadomie dokonujących wyboru. Pamiętajmy, nie jesteśmy skazani na jeden ich negatywny scenariusz, to jest kłamstwo. Największym ich kłamstwem jest mówienie Polakom, a także ogólnie ludziom, że jako pojedyncze jednostki nie mają żadnej mocy. Mamy ją i to ogromną. Oni boją się tego, że pewnego dnia bardzo dobrze to zrozumiemy i zaczniemy stosować, zaczynając od świadomych, sprzyjających nam myśli, za którymi podążą przekonania, a następnie wydarzenia, które zmienią wszystko. Kto chce wziąć świadomy udział w akcji Darzy się Polsce, proszony jest od teraz o wyłącznie pozytywne myśli kierowane ku naszemu krajowi oraz narodowi. Kiedy pojawią się myśli negatywne, zwyczajnie je obserwujecie i spokojnie, nie zwlekając, zamieniacie je na pozytywne. Na przykład szukając ku temu stosownych przykładów i afirmacji.
I tutaj przykład afirmacji. Polska i naród polski jest całkowicie zaopiekowany przez źródło i dzieje się dla jego najwyższego dobra, zawsze i wszędzie. Piękne. Naprawdę, odczuwając. Choćby znalazł się w waszym życiu na razie tylko jeden pozytywny przykład. Na przykład ktoś z rodziny, przyjaciel, miła pani ze sklepu, trzymacie się go. A następnie obserwujecie powoli, jak tych przykładów zacznie przybywać coraz więcej według prawa świadomego kreowania rzeczywistości. Po przeczytaniu tego apelu, czy wysłuchaniu, możecie napisać, za co kochacie, cenicie i lubicie nasz kraj oraz naród i wiedzcie, że już samo myślenie o tym i pisanie spowoduje, że ta energia zasili pozytywne pole energetyczne nad naszym krajem. Ważne jest, aby nie pisać niczego negatywnego i nie narzekać, tylko zmienić kierunek uwagi dla naszej podświadomości, a już ona zrobi resztę. I pamiętajcie, niech to wejdzie wam w nawyk. To nie jest jednorazowa akcja ani zabawa. Tak kreuje się rzeczywistość i to możemy uczynić dla naszej kochanej Polski. Kto tak czuje, niech rozpowszechnia te akcje. Niech nam się wszystkim Polakom darzy. No wiesz co, nic dodać. Piękny, piękny apel, naprawdę piękny apel. Ale zostańmy przy tych ostatnich słowach tego apelu. Ten apel jest u ciebie na stronie, a ja bardzo bym chciał, żeby on poszedł tak powszechnie, wiesz, szeroko. Dlatego też ten apel czytamy tutaj na moim kanale, chociaż zdaję sobie sprawę, że to jest, wiesz, tylko jakaś tam część całej społeczności. Zastanówmy się, jak możemy go jeszcze, ten apel, wzmocnić, żeby poszedł w świat. Pewnie nasi widzowie będą mieli swoje pomysły, więc my ich też wysłuchamy. Może liczymy na widzów też. Tak, piszcie do nas. Być może, że macie swoje strony internetowe, swoje kanały. Co więcej, jeśli zechcielibyście sobie ten film wziąć i poczęstować się nim na swoim kanale, róbcie to. Wiecie, znacie mnie, ja twierdzę, że ten, kto się dzieli, ten mnoży, więc zabierajcie ten film, niech idzie w świat. Tak, ale... bo tutaj chodzi o nasze wspólne dobro, tak, naszego całego narodu. I to nie jest tak, że zrobiliśmy to z Zygim tylko ze względu na to, że Dzień Niepodległości, tak, się zbliża, bo ta premiera ma być właśnie w tego dnia, tak? Ja czuję, tak, ale ja tak? czuję, że my tym nagraniem tylko coś zapoczątkowujemy. Zapoczątkowujemy, dokładnie. I to ma być dalej puszczone i to ma być proces, ja tak czuję, który ma trwać i który ma się rozwijać. Bo nie wiem, czy pamiętasz w ogóle z Zygitą przypowiedni Ojca Klimuszki. Pamiętasz o tej chwale Polski? Tak, ja to tak, kiedyś jako dziecko to czytałam i ja poczułam, że to jest prawda. Że Polska naprawdę... A jeszcze co mi się przypomina, właśnie chciałam to powiedzieć też w tej audycji. Pewnie też wielu widzów zna i ty na pewno też, Stewarta Swierdloła. Tak, pewnie, że no. Tak nawet był u nas na kanale też kiedyś. No, super. I Stewart Swierdlow kiedyś powiedział, to było gdzieś około 10 lat temu w wywiadzie dla NTV Janusza Zagórskiego, że dlaczego tak bardzo uciskają Polaków i dlaczego tak bardzo boją się naszego przebudzenia. Bo właśnie podobno Polacy mają wzorcowe DNA i kiedy Polacy się obudzą, to obudzą się wszystkie inne narody. Dlatego ważne jest, abyśmy pamiętali, że na nas wręcz spoczywa ogromna odpowiedzialność za całą ludzkość. Ja to nie mówię tego, żeby nie wiem, jakoś was, żebyście poczuli jakąś presję czy coś takiego, ale kiedy każdy z nas zrobi chociaż taką robotę, żeby zadbać o ten swój ogródek, tak, umysłu, jak ja to mówię, bo każda myśl jest jak ziarno, jak nasiono, które wpada na żyzną glebę, jaką jest podświadomość. Jeśli to nasionko będzie zdrowe i piękne, to wyrośnie z niego piękna roślina, piękne przekonanie, a każde przekonanie jest rozkazem dla podświadomości. I ona po prostu będzie wtedy tworzyła takie wydarzenia, takie doświadczenia, które będą jemu odpowiadały. A w momencie, kiedy my będziemy posiewać nasiona chore, słabe, tak, to wyrosną rośliny chore, wręcz niebezpieczne, czyli takie przekonania i wtedy podświadomość je weźmie jako rozkaz do wykonania, tak? A tego nie chcemy, bo to już trwało tyle lat w naszym kraju, że poczujmy w końcu, że tego już jest dość. I od razu przychodzi mi też apel, żebyśmy nie dali się wciągnąć w żadną wojnę. To też jest ważne, żeby tutaj to właśnie, to ciągle mam na końcu języka, wiesz? No widzisz, dlatego ja też od razu myślę, żeby nic nie zapomnieć, nie? I to jest bardzo ważne. Też tutaj róbmy wszystko, pokazujmy nasz stanowczy sprzeciw, że nie damy się wciągnąć w żadną wojnę. To nie jest nasza wojna, to co się teraz rozgrywa i każda inna też nie jest. Polacy jako naród już wystarczająco wycierpieli. To co my przeżyliśmy, to nie wiem, czy jakikolwiek inny naród tyle przeżył. I to już jest wystarczająco. Naprawdę, to były lekcje dla naszego narodu, dla naszych dusz.
Ja czuję, że już wystarczy. Co ty powiesz, tylko dobre rzeczy dla naszego narodu. Co ty powiesz o tej ciągłej martyrologii, w którą się nas tak czuje wpycha jakby, tak? Czyli próbują wiesz, dalej, próbują nas to dalej wciągnąć. My świętujemy tylko święta, w których no, nasz naród doznał wielu boleści, wielu traum. Prawda? No pierwsza wojna światowa, nieudane tak, powstania. Tak, dokładnie. A na przykład powstania wielkopolskiego się nie świętuje. Prawda? Bitwy warszawskiej się nie świętuje. Albo powstań śląskich się nie świętuje. Albo tak, powstań śląskich, no właśnie. No, mhm. Jeśli już świętuje, bo tak, ja uważam, że to też jest ważne, żeby pamiętać o powstaniu warszawskim. Jest ważne. Jest, ale właśnie pokazujmy tam przede wszystkim wtedy to bohaterstwo i te piękne cechy, tak? Ale też od razu na równi pokazujmy też właśnie te wygrane powstania, te nasze zwycięskie bitwy, tak? I wtedy chociaż będzie równowaga. Ja też jestem za tym, absolutnie. To może od razu przejdźmy teraz, Zygi, do tych właśnie pięknych cech, tych typowo polskich. Co ty ale na to? Ja bym chciał jeszcze tylko o tej manipulacji, bo świetnie, że powiedziałaś o tym, że jesteśmy manipulowani i wtedy wydobywa się te nasze piękne cechy waleczności, odwagi i tak dalej, kiedy my jesteśmy potrzebni jako mięso armatne. Tak, to prawda. Tak, prawda? Tu jest bardzo ważne, żeby też o tym powiedzieć, bo ja jedną z tych głównych cech typowo sławiańskich, polskich wypisała na pierwszym miejscu właśnie honor, odwagę i niezłomność. Mhm, i te cechy są właśnie, tak jak mówisz, często używane przeciwko nam, właśnie do takiego gdzieś tam wprowadzania nas w cudze wojny. I ja uważam, że tym razem te cechy powinny być wykorzystane dla nas. Dla budowy i dla budowy i dla rozwoju naszego kraju i naszego narodu. I tak. Właśnie o tym nie zapominajmy, nie dajmy się już więcej naprawdę w nic zmanipulować. Tak no więc to dobra, to powiedzmy o tych fajnych cechach. Co twoim, jakim twoim zdaniem? Może tak pójdźmy punkt po punkcie. Co myślisz? No dobrze, no to właśnie tutaj powiedziałam. Honor, odwaga i niezłomność szczególnie właśnie się uwidoczniły przede wszystkim też w czasach zaborów, tak? To jest w ogóle niesamowite, że nas 123 lata nie było na mapie, a my przetrwaliśmy. To jest dla mnie też tak niesamowite, że my jako naród daliśmy radę wyjść z tego i przywrócić tą niepodległość. No to jest też coś pięknego i też dużo świadczy o nas, tak? Następne cechy, życzliwość, wzajemne wspieranie się w trudnych chwilach, tak jak mówiłam, te akcje ostatnie, które obserwowaliśmy, patriotyzm, ta miłość do ojczyzny też jest bardzo widoczna, czego właśnie kontrolerzy Matrixa w nas bardzo też nie lubią i próbują w nas to totalnie zniszczyć, ale my się nie dajemy, tak? Następne, no to umiłowanie do wartości takich jak rodzina. Rodzina, tak, naturalna. Gościnność, rodzina. Ale też i duchowość, tak? No też jest u nas w kulturze dalej ta religia katolicka, tak? No ja akurat tutaj za religią nie występuję, ale rozumiem, że pewnym duszom jeszcze jest potrzebne przejść przez pewne procesy, ale zobaczcie, jak bardzo pięknie się duchowość w naszym kraju rozwinęła i to jest wspaniałe, tak? Ja widzę, jak wiesz, coś ci powiem więcej, bo ja zauważam rozwinięcie się duchowości również u kapłanów, niektórych kapłanów, no, którzy super, zaczynają szukać duchowości, a nie tylko teologii. No i to jest piękne. To, no to świadczy o tym, że po prostu wzrasta ta cała świadomość kolektywnie. Ale wiesz co jeszcze? Kreatywność i elastyczność. Popatrzcie, myśmy przeszli tak trudne czasy, chwile. Tak, i mówię tak, teraz o czasach wojennych, przedwojennych, ale w pamięci mamy te najświeższe czasy, czyli wtedy, kiedy tak naprawdę na półkach sklepowych był ocet i co tam jeszcze było? Niewiele, prawda? A my byliśmy tak kreatywni. Kiedy nie było czekolady, to co? Nasze babcie czy nasze mamy robiły blok czekoladowy z kakao. Nie? I dało się. Albo mogę. Proszę? Tak. Mogę, nie? A jak nie było pamięci, pamiętacie, że mięso było na kartki. Jak nie było mięsa na kartki, czy już zużyliśmy te nasze kartki, to tworzyliśmy kotlety z pieczarek, kotlety z chleba, tak, kotlety z ziemniaków. Ja pamiętam, jak moja mama robiła marcypany z ziemniaków. Słuchaj, naprawdę to były cuda kulinarne. Więc jesteśmy kreatywni i bardzo elastyczni. Tak. I to też właśnie nam pozwoliło przetrwać te całe zabory, tak? I odnowić naszą ojczyznę. No następne. Jesteśmy zdeterminowani. No to tak właśnie dlatego tą niezłomność właśnie napisałam, tak? Ta niezłomność właśnie, to jest ta determinacja, o której mówisz właśnie. No tak. I co, odwaga jeszcze na pewno też. Uważam, że jesteśmy bardzo odważnym narodem. I też to oczywiście było najbardziej widać w czasie wojny, tak? Okupacji, w czasie pandemii też. Następna cecha, otwartość, łatwość w nawiązywaniu relacji, ale też przyjaźni.
co na przykład widać w porównaniu do innych krajów, tak, że my naprawdę jesteśmy bardziej otwarci. I też bardzo piękna cecha, którą kocham w nas, Polakach, to jest wrażliwość i uczuciowość. I tutaj też się na to przekłada właśnie ta miłość do zwierząt, do natury, tak? No ja mam pełno przyjaciół, czytelników czy podopiecznych z sesji, którzy kochają naturę, zwierzęta. I jak ja widzę takiego człowieka, który potrafi uszanować na przykład drzewo, tak? Czy jakąś roślinkę, no to już moje serce po prostu jest tak otwarte i tak się cieszy, bo ja wiem, że to jest dobry człowiek. Aha, i u nas te cechy są naprawdę też widoczne. No nie będziemy mówić tutaj teraz o przykładach tych negatywnych, bo chodzi o te pozytywne, mamy to wzmacniać, tak? Więc skupiajmy się też na tym, że nawet jak widzimy kogoś, kto niszczy tą przyrodę, to od razu sobie przypomnijmy, oczywiście tam, gdzie możemy działać, działajmy, ale też przypomnijmy sobie, że nie, to nie jest, że ludzie są nieświadomi, zamknięci i to robią wszyscy, tylko właśnie to jest jeden tylko jakiś przykład, a my się skupiajmy na tych dobrych. Mhm. A jeszcze tu mi przychodzi, jeszcze tylko przychodzi mi, żeby powiedzieć, to też jest, myślę, ważne, że często gdzieś pada w różnych takich, pod jakimiś filmami, gdzie się niszczy przyrodę, czy jakoś tam krzywdzi zwierzęta, widzę często takie komentarze, że gatunek ludzki jest najgorszym pasożytem na Ziemi. Ja już kiedyś chyba w którejś części poradnika też napisałam o tym, że to też jest celowe kłamstwo, tak, że nigdy tak nie myślę. Tak. To nam ktoś wrzuca, to są wrzutki. To jest też celowa manipulacja. Jeśli jakiś człowiek tak się zachowuje, to on nie zachowuje się z serca po prostu. On nie zachowuje się z prawdziwego człowieczeństwa, tylko on ma prawdopodobnie jakieś podczepy. Ma albo prawdopodobnie został zmanipulowany, tak. Tak, programy, jakieś traumy i w ogóle sobie coś tam rekompensuje. W ogóle tego nie bierzmy jako naszą ludzką w ogóle cechę nawet, tak? To nie jest też przynależne moim zdaniem człowieczeństwu i prawdziwej naturze ludzkiej, o której też kiedyś napisałam artykuł właśnie. No i następne, tak? Czy coś chcesz do tego powiedzieć? Wiesz co, o wykształceniu porozmawiajmy, bo wiesz, ja patrzę na to z perspektywy Stanów Zjednoczonych, ale ciągle twierdzę, i mam porównanie, ciągle twierdzę, że mimo tego, że polska szkoła ucierpiała pod rządami pierwszych rządów, trzecich, czwartych, piątych i tak dalej, to jednak mimo wszystko polska młodzież odstaje pozytywnie na tle innych narodów. Mój syn jest informatykiem i on pracuje dla amerykańskiej firmy, wiesz, i od czasu do czasu przyjeżdża tutaj z ekipą Polaków, żeby jakieś tam uzgodnić pewną politykę i tak dalej. I powiedział, charakterystyczne jest to, że kiedy siedzą przy stole i tam siedzą i Amerykanie, i Polacy, to jest, on to nazywa przeskok iskry pomiędzy Polakami, nie? Bo na przykład jest trudny temat. No i wiesz, Amerykanie tam zastanawiają się i siedzą, wiesz, oparci o stoły, nie? A między Polakami jest coś takiego, że patrzą po sobie i już wiedzą. To jest, tego się nie da opisać w taki normalny sposób. Po prostu Polacy rozwiązali sprawę, temat pomiędzy sobą, nie urządzając werbalizacji. A potem się spotykają wieczorem i mówią, słuchaj, myślisz też o tym, że to będzie tak? Tak, właśnie tak myślę. Czyli mamy taką dodatkową cechę, która pomaga nam w ukształtowaniu i zdobyciu dobrego wykształcenia. To coś, czego się nie da nazwać. Tak. I to się widzi na tle innych narodów właśnie. Tak jak ja rozmawiam też na sesjach z ludźmi z różnych krajów i oni też mi opowiadają, jak tam wygląda edukacja, no to nawet nie ma porównania. Mimo, że tak jak mówisz, że trochę też u nas ucierpiało, i próbują to dalej obniżyć, i to też kolejny apel ode mnie, nie dawajmy się na to zgody, tak? Nie dawajmy na to zgody, żeby obniżyć poziom edukacji naszych dzieci, bo to jest też ważne. Bo pewnie wiesz, co oni tam szykują w tych różnych ustawach, co ma być w przyszłym roku, tak? Tak. To jest... No, to nie pozwólmy na to, my musimy bronić też nasze dzieci, chronić je przed, wiadomo, przed tym zepsuciem, tak? To jest bardzo ważne. A co powiesz o pracowitości? No oczywiście, mam tutaj też tutaj w tych cechach wypisaną, oczywiście. Pracowitość, ale też jest silna psychika, siła wewnętrzna, tak? To też się z tym wiąże. Jesteśmy też twardym narodem, tak? Które co żeśmy przeszli. No i pracowitość wszędzie się odnajdujemy, tak? I w tych ciężkich robotach i też w tych trudnych pracach typu lekarze, tak? Na całym świecie też nasi polscy lekarze, naukowcy. Tak, mam tutaj obok siebie, wiesz, polscy lekarze są naprawdę dobrze wykształceni, powyżej średniej lekarskiej tutaj u nas. To oni mają kliniki różnego rodzaju, tam nefrologiczne i tak dalej, i tak dalej.
Jest coś takiego pomiędzy Polakami, że oni się jakby tutaj w Stanach Zjednoczonych, ja ich widzę jeszcze piękniejszymi, wiesz, oni się starają zrobić więcej i lepiej, nawet niż gdyby byli w kraju, bo chcą pokazać, że naprawdę naród polski jest wart tego. I to, bardzo to kocham. Kiedy idę do sklepu spożywczego z moją Lucy i wiesz, czasami nam się zdarza rozmawiać przy kasie po polsku, nie? To od razu jesteśmy wyłapani i kasjerka na przykład mówi: o, a w jakim wy języku mówicie? Mówię, po polsku. Moja babcia była Polką. Nie? Znaczy, ona jest Polką, ale ona mówi, że była Polką. I wiecie co, to my naprawdę, i ona teraz już mówi tak, jakby to ona też już była Polką, bo my naprawdę jesteśmy świetnym narodem, pracowici. Ona już dawno nie mówi po polsku, ale dalej czuje tą polskość. To jest piękne. Tak, i zauważ, Zygi, co te archonty nam zrobiły przez tą, na tej przestrzeni tych, można powiedzieć, no, setek lat chociażby, że my, zauważ, że my siebie nie doceniamy. Mhm. Czas to w końcu zmienić. Polacy strasznie się nie doceniają i właśnie w tej książce Jana Zubrzyckiego jest tam właśnie poruszone to, że to celowo zostało zrobione, że my zaczęliśmy się porównywać w ogóle też do innych krajów. I to było tak długo w naszej świadomości, mentalności. I ja znowu nie zgadzałam się na to jako dziecko, jako nastolatka, nie podobało mi się to bardzo. I ja widziałam tą manipulację. Zawsze się nas porównywało, że na Zachodzie to są lepsi, że mają lepsze rzeczy, wszystko jest tam lepsze, tak? Dopiero od niedawna zaczęliśmy doceniać na przykład swoją żywność, swoje produkty, tak? Ja na przykład... co tylko polskie, to ja wolę naprawdę kupić, coś sobie sprawić, niż tam jakiegoś tam zachodniego, tak? A kiedyś było odwrotnie. I my, szczęście, my też tak tutaj mamy, Beata. Szukamy polskiego. No, a kiedyś jak było? Było tak, że wszystko, co polskie, to było gorsze, nie? Taka mentalność była bardzo, bardzo silna też. Na szczęście to się też zmienia i to jest piękne, tylko wszystko teraz zależy od nas, żeby to poszło jeszcze dalej, żebyśmy się też zaczęli doceniać jako ludzie, tak? Jako w ogóle świadomość też, jako jednostki z naszymi cechami duchowymi właśnie, tymi cechami osobowymi. To właśnie, to jest dobry moment na to, żebyśmy porozmawiali trochę o duchowości Polaków. Właśnie. Jak ty ją odbierasz? Ja powiem ci tak, ja można powiedzieć, że w tym przebudzeniu jestem od kiedy tylko pamiętam, tylko że jako dziecko nie miałam o tym z kim porozmawiać, ja o tym też na stronie swojej napisałam, w zakładce chociażby o terapiach i powiem ci, że jak ja porównam choćby wzrost świadomości z tamtego czasu, na przykład zaczęłam działać na internecie w 2010 roku, zaczęłam od Facebooka, później zaczęłam pisać te artykuły i powiem ci, że na przestrzeni tych lat, to będzie 14 lat, to powiem ci, że ten wzrost jest ogromny, tej świadomości, duchowości. Kiedyś nie było naprawdę, w 2010 roku powiedzmy, tak, porównajmy, nie było tyle kanałów, praktycznie wcale żadnych kanałów nie było, tylko NTV coś tam działało na przykład, nie, Janusza. Nie było kanałów, nie było za bardzo stron, tam dwie, trzy na krzyż, jak to się mówi, nie. Ja głównie czerpałam też wiedzę, poszerzałam ją z kanałów zagranicznych, właśnie słuchałam George'a, słuchałam Stewarta, Davida Icke'a, naszego kochanego oczywiście, dalej go bardzo cenię i szanuję. I tam głównie też tą wiedzę poszerzałam. A u nas nie było praktycznie z kim o tym porozmawiać. Więc tak zobacz, jaka jest teraz ta różnica. Dlatego ja zawsze mówię, jak Polacy nasi nawet przebudzeni narzekają. Ja mówię, weźcie, naprawdę przestańcie narzekać. Gdybyście wiedzieli, jaka jest teraz, jaki jest ogromny wzrost tej świadomości w Polsce, ile ludzi się przebudziło. A największy wzrost tej świadomości, zauważyłam, tego przebudzenia był w czasie pandemii. I jeszcze tutaj nawet nie wiedziałam, że o tym będę mówiła, ale czuję, żeby to powiedzieć. Ja poczułam, jak to się zaczęło, wtedy jak zamknęli nas, pamiętasz? No tak. Wiesz, poczułam, jakby jakiś ciężar ze mnie spadł wtedy. Ja poczułam, jakby przestrzeń... Ulgę? Robiła się lżejsza, tak. Ulgę poczułam. Że to, że ten taki zwariowany się zatrzymał i ja poczułam, że to jest dla nas dobre. Mimo, że oczywiście wiadomo, jakie to miało skutki, to było negatywne, wiadomo, zamknięcie, musieliśmy walczyć. Ale pod względem duchowości to wiem, że to był dar od źródła, żebyśmy, znaczy tak. Może nie my, którzy już byli przebudzeni, ale ci ludzie, którzy nie mieli czasu na oglądanie jakichś kanałów, filmów, czytanie książek o duchowości, żeby w końcu się zatrzymali, skupili się na tym swoim rozwoju duchowym, na swojej rodzinie, na swoich dzieciach i wtedy bardzo dużo ludzi się naprawdę obudziło.
I to jest też piękne. Od tego momentu się zaczęły moje audycje, moja droga do przebudzenia. W marcu. No, dokładnie. Dlatego ja widzę, że duchowość w Polakach strasznie wzrosła i to jest dla mnie właśnie dowód tego, że my się już nie zatrzymamy, że my tylko i wyłącznie pójdziemy do przodu. Bo my mamy w sobie moc, tylko ciągle jakby nie doceniamy tej mocy. Tu też apel mój do wszystkich, którzy nas słuchają. Słuchajcie, docencie w sobie moc. My możemy naprawdę niewiele dając z siebie energii, bo moc nie potrzebuje energii. Energii potrzebuje siła. Siła potrzebuje przeciwsiły. A używając mocy, tak naprawdę wy ją macie w sobie i nie potrzebujecie używać do tego siły. Wasza moc może stworzyć zmiany. Wasza moc na pewno stworzy zmiany. Tak, ja bym nawoływał do tego, żebyście pomyśleli o takich prostych rzeczach. Ja podam przykład, Beata. Jeśli chcielibyście, żeby z naszych półek zniknęły rzeczy wysoko przetworzone, to słuchajcie, to nasza moc jest w tym, żeby one zniknęły. Po prostu nie kupujmy ich. Mhm. I tyle. Koniec. Zobaczycie, co się stanie za miesiąc z tymi produktami. Ja w ogóle jestem ciekawa, co po tej akcji, jeśli wiele gwiezdnych ziarenek, jak ja to mówię, weźmie sobie do serca tutaj nasze słowa i jak zaczną codziennie pracować nad ogrodem swoich myśli, jak ja to mówię, to zobaczymy, jaką to zapoczątkuje zmianę w przestrzeni, bo to na pewno tą zmianę zapoczątkuje. Od razu wam to mówię, uwierzcie w to, bo tak jest. Ja to też mówię ze swojego doświadczenia, jak ja pracuję też z ludźmi na sesjach i widzę, jak człowiek pracuje rzetelnie, tak? I wkłada tą naprawdę całe zaangażowanie w tą pracę duchową, w tą zmianę siebie do tego prawdziwego ja, to dzieją się w jego życiu naprawdę magiczne rzeczy. Naprawdę wszystko się zaczyna powoli, krok po kroku, a czasami nawet coraz szybciej zmieniać. Ja też widziałam to u siebie i widzę to u moich podopiecznych, dlatego ja wiem, jaką moc ma już ten początek właśnie, czyli ta zmiana myślenia. Ta technika, która tu jest opisana, to jest jedna z moich głównych technik, których też uczę na sesjach i ta technika, ją możecie właśnie też zastosować do swojego osobistego życia, tak? To są proste rzeczy, Beata. Tak, i na koniec bym chciała też właśnie, znaczy na koniec, może nie wiem, czy jeszcze koniec audycji, ale jeszcze żebyście z tej audycji na przykład wynieśli coś takiego, taki nawyk, żeby każdego wieczoru zdać sobie sprawę, zrobić taką analizę, ile dzisiaj pozytywnych, zdrowych nasionek zasiałem w swoim umyśle, tak? Zasiałam. O, piękne. Ile wiesz, tych pięknych, zdrowych roślinek może wyrosnąć w moim umyśle, tak? No bo pamiętajmy, że każda myśl jest jak takie nasionko, jak takie ziarenko i od nas zależy, czy my będziemy je też podlewać, tak? Czy będziemy to piękne podlewać, czy będziemy to chore podlewać, tak? Wszystko od nas zależy i naprawdę to działa, bo ja to mówię z mojego doświadczenia i z doświadczenia moich podopiecznych, więc spróbujcie tej techniki, tak? Spróbujcie codziennie, jak tylko pojawi się wam ta negatywna myśl, czy to o sobie, czy o swoich bliskich, czy właśnie o Polsce, czy o Polakach, od razu w ogóle nie przyjmujcie się, że ona się pojawiła, tak? Bo to jest normalne, umysł jest przyzwyczajony do tego, a jak zaczynacie stosować tę technikę, to ona po prostu wchodzi wam w krew i umysł zaczyna się przyzwyczajać i zaczyna zaprzestawania wysyłania wam tych negatywnych myśli. Aż w końcu zauważyłam, kurczę, nic negatywnego w ogóle nie pomyślałem, tylko pozytywy na przykład, nie? Tak, trzeba wyrobić taki nawyk w sobie, bo nawyk tak. Po prostu wchodzi w krew i on staje się naszą codziennością. I powiem ci, że to jest też trudne, tak jak ja na przykład rozmawiam na sesjach, to ja mówię, że tą technikę trzeba głównie stosować wtedy, kiedy jest źle, czyli na przykład wchodzisz w jakiś konflikt z kimś, tak? Na przykład z kimś bliskim, z mężem, z żoną, z dzieckiem, i zazwyczaj wtedy podsyłane nam są negatywne myśli. Wiadomo, od jakich istot, tak jak ja to mówię. I one się tym żywią. One po prostu doprowadzają do tego, aby wywołać konflikt, bo one się żywią energią konfliktu. One się cieszą, tak. Tak, tak. I czy tam nazwiemy ich archontami, czy wahadłami, jak Vadim Zeland na przykład. One się żywią energią konfliktu. I w momencie, kiedy my im nie damy tej pożywki, czyli tak, zaobserwujemy tą pierwszą negatywną myśl, a powiem, nie, to nie jest moje. Ja to zamieniam, tak, to mi nie służy. I zamieniam na jakąś na przykład afirmację pozytywną, tak? Albo jakieś inne pozytywne zdanie i zobaczycie, jak zacznie się zmieniać już ten moment. Naprawdę to, naprawdę może się scenariusz zmienić w ciągu kilku nawet sekund. Też to obserwowałam. Minut, sekund, albo na drugi dzień coś się wydarzy pozytywnego i zaobserwujcie to, zacznijcie to stosować. To jest niby prosta technika, ale to jest potężna technika.
Wiesz, ja mam taką swoją, może się przyda ta technika też na coś. Mam taką swoją technikę w trudnych relacjach czy w trudnych sytuacjach. Nie obrazi się mój sąsiad, jeśli powiem to o nim, bo dalej się kolegujemy. Słuchajcie, ma ciężkie chwile, jest trudny w obyciu, ale dostrzeżcie u takiego kogoś jego piękne cechy, bo nie jesteśmy jednorodni, nie jesteśmy tylko źli. Mamy w sobie dobre cechy i warto takie cechy wyodrębnić. Jak ja to robię, po prostu, kiedy spotykam się z takim człowiekiem, próbuję znaleźć w nim te dobre cechy i powiedzieć mu o tym. Hej, słuchaj, no niesamowite, jak ty to zrobiłeś, udało ci się. Co takiego spowodowało, że ty to właśnie tak zrobiłeś? Zobacz i zrób ten eksperyment i popatrz na jego oczy, jak jego oczy się zmieniają. Są zupełnie No, inne. można to też, Zygi, zastosować. No, ja znowu podam taki prosty przykład, który zazwyczaj wszyscy możemy się tutaj wczuć w ten przykład. No, na przykład mamy partnera, partnerkę, tak? I kłócimy się. I najczęściej wtedy pojawiają się u ludzi myśli negatywne na temat tego partnera. No to w tym momencie nie dajmy się tym myślom, tylko ja stosuję taką afirmację wtedy, w takich momentach. Otwieram się na prawdziwe ja mojego partnera. I to zawsze działa też. A z drugiej strony możemy też pomyśleć, no bo widzimy teraz go jakiegoś tam krzyczącego, niefajnego, nie lubimy go w tym momencie, ale przypomnijmy sobie, co na przykład dzień wcześniej dla nas zrobił. Jaki był kochany, zrobił nam, nie No wiem, właśnie, te piękne chwile. przytulił, jak mieliśmy jakiś problem, to mogliśmy się wygadać. I przypomnijmy sobie to i od razu powiedzmy też tą afirmację i To zobaczycie, jak działa. to się. To działa, To naprawdę działa, działa. tak. Jest trudne, powiem, nie powiem, bo jak emocje wzbierają, to jest to trudne. Dlatego ta praktyka to jest praca. Dlatego ja mówię, no to jest praca duchowa. Tak, I trudno tak. się czasem przez te emocje przebić, nie? Bo emocje są mocne. Ale trzeba mieć świadomość tego, że emocje działają z poziomu siły. Natomiast to, co ty praktykujesz, działa z poziomu mocy. Użyj tej mocy. Tak, ale powiem ci, że ja na przykład jeśli pracuję właśnie też na sesjach, to też uczę takiej drugiej techniki pracy z emocjami. Bo ja jestem zdania, że emocje naprawdę nie są nam obce i to jest też naturalna część naszego człowieczeństwa. Tak. I ja na przykład stosuję taką technikę, której też uczę, że w momencie, kiedy dochodzi do konfliktu i czujesz wzbierający gniew, złość, no pierwsze słowa jakieś padną najczęściej, tak? Jakieś tam, coś tam możesz krzyknąć, ale już zdaj sobie sprawę, wejdź wtedy w uważność i przerwij to. Odejdź od tego przykładowo partnera, tak, czy dziecka, idź do drugiego pokoju, albo zamknij się w łazience, czy gdzie możesz, usiądź i zapytaj się sam siebie, co czujesz. I wtedy ciało połączy się z tobą i powie ci, na przykład, czujesz złość, tak? I mówisz wtedy, że daję sobie poczuć tą złość, daję przestrzeń na to, aby ją poczuć, i wtedy świadomie ją czujesz w sobie, oddychając. I wtedy ta emocja nigdzie się w tobie nie zablokuje, nie zrobi ci krzywdy, a ty jako świadomy kreator ją odczujesz i wtedy, jak wrócisz z powrotem do tego partnera, to ten konflikt już się po Przy czym prostu rozpłynie, oddech oczyści się. tutaj ma swoją moc. Tak, oddech. I do tego musi być oddech. Można też poprosić źródło o pomoc poprzez przestrzeń serca, tak? Bo ja tutaj też właśnie zawsze łączę się z przestrzenią serca, też tutaj z tym pracujemy. To jest w ogóle też ważne. Widzisz, nie wiedziałam, że o tym będziemy mówili, ale może pokrótce Tak, powiem. ale no właśnie. No, żebyśmy też otwierali się właśnie na tą przestrzeń serca. Ja uważam i ja czuję, że nasi przodkowie, to też płynie mi teraz, że bardzo mocno żyli z przestrzeni serca. Dlatego właśnie ta sława i te wszystkie cechy, które są mi przynależne, te piękne cechy, braterstwo, jedność, uczciwość, waleczność, to wszystko wypływało z serca moim zdaniem. I oni, wiem, że oni chcieli jednoczyć, tak? Oni nie chcieli niszczyć, oni chcieli jednoczyć i oni chcieli budować. I ja czuję właśnie, że my tak samo mamy to dziedzictwo w sercach i dlatego to jest to dziedzictwo słowiańskiej duszy i wszyscy prawdziwi Polacy mamy do tego dostęp i otwórzmy się na to. Prośmy też źródło, aby nas na to otworzyło. No i to teraz tak właśnie spłynęło, żeby to powiedzieć. Pięknie. Słuchaj, to może wróćmy do tego apelu jeszcze i na koniec powtórzmy te główne przesłania tego apelu. O tym, żeby zauważać te piękne cechy, które są w Tak. nas, mówić o nich i praktykować je. Bo Tak, i tu trzeba praktykować nie właśnie. tylko myśleć, mówić, ale jeszcze praktykować. Praktykować, tak. I nigdy nie zostawiać siebie właśnie z tymi negatywnymi myślami na temat Polski, na temat Polaków, na temat samego siebie.
bo pamiętajmy, że z tego, jak będziemy się z tym zostawiać i do tego dojdą emocje, te negatywne, to po prostu wyrośnie przekonanie. Jak wyrośnie przekonanie negatywne, no to zaczną się do tego pojawiać odpowiednie doświadczenia, bo po prostu podświadomość ma taką moc kreacji, że ona nie rozróżnia, które przekonania są dla ciebie pożyteczne, a które nie, tak? Ono tylko po prostu ona wykonuje rozkaz. Tak. Świadomość jest jej panem, mistrzem, tak jak mistrz mówi, tak podświadomość wykonuje, tak? Mhm. Więc to, w co my wierzymy, jest dla niej właśnie tym rozkazem. Mhm. Beata, pięknie nam popłynęło. No myślę, że tak, myślę, nie, że się udało. No słuchajcie, drodzy widzowie, myśmy tak przed samym nagraniem zastanawiali się, jak to poprowadzić. I Beata powiedziała, wiesz co, czuję, że to ma popłynąć. No i tak, nie robiliśmy sobie scenariusza, popłynęło. Mhm. Drodzy widzowie, macie ten apel na stronie Beaty. Strona jest podana tutaj pod spodem, w linkach. Idźcie tam i weźcie to do siebie. To jest wasze. Beata postanowiła, żeby się tym dzielić, więc dzielcie się z tym wszyscy, jak tylko możecie. Można mieć fantastyczne pomysły. Na przykład wydrukować to pięknie razem z tym orłem, który jest za mną, i rozpropagować jako ulotkę na przykład, prawda? Czemu nie? Tak teraz sobie pomyślałem, szkoda, że to nagranie nie poszło dzień wcześniej. Ale słuchajcie, będą następne takie dni, w które warto propagować codziennie naszą polskość i nasze piękne polskie cechy. Tak, i słowiańskie cechy. I jeszcze słowiańskie cechy. Jeszcze mój apel na koniec. Proszę was wszystkich, którzy tego słuchacie, abyście też zaczęli propagować używanie tego słowa Sławianie. Nie Słowianie, my nie jesteśmy Słowianami, jesteśmy Sławianami. I to też nam pomoże. To też nam pomoże odrodzić to dziedzictwo przodków, bo to po prostu płynie energetycznie wtedy. Tak. I wtedy nas łączy z ich dziedzictwem i z nimi. Jestem pewna, że oni nam tutaj teraz towarzyszyli, bo ja to czułam. I towarzyszą dalej, oczywiście są z nami. To podziękujmy im, Beata, im tym, którzy nam towarzyszyli również. Tak, dziękujemy, kochamy was. Tak, kochamy was. Beatko, bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, bo mam taki pomysł, mi się zrodził w trakcie tego nagrania do jeszcze jednego spotkania z tobą, ale powiem ci o tym po nagraniu. Dobra, dobra. Mam taką nadzieję, że to jest nasz pierwszy i nie ostatni raz. Dobrze, no dobrze. Jak tak czujesz, Zygi, to tak widocznie musi być. Dziękuję wam też, kochani widzowie, za oglądanie, ja za komentarze. Piszcie do Beaty lub do mnie, a ja jej przekażę to, co do mnie napiszecie. Jeszcze raz trzymaj się. Cudowności. Trzymaj się, Zygi, serdeczności. Ściskam cię mocno. Pa, pa. Sławiańska brać, mocy jasna strona, rodzimych i lachów, wielkie pojednanie, naturalna wolność, naszym powołaniem. Dziękuję ci rodzie, dziękuję ci ziemio, dziękuję ci ojcze i matko. Przyjmuje i błogodarze. Kolejny suweren dziś z kolan powstaje, by bronić swój ród i domów rozstaje. Gdzie stopa twoja, tam dom odrodzenia, tam budzi się świat pełen zrozumienia. Dziękuję ci rodzie, dziękuję ci ziemio, dziękuję ci ojcze i matko. Światło słońc drogę nam wskaże, błogostan przyjmuje i błogodarze. Powstań do Arii, drogi suwerenie, głoś i sław.
słowiańskie odrodzenie. Rozkwitaj jak Feniks, co powstał z popiołów, praojca dziedzicu, świątynio żywiołów. Dziękuję ci, rodzie, dziękuję ci, ziemio, dziękuję.